być otwarte. Stoję na szczycie słupa i patrzę, mam. Dzień dobry moi drodzy, dawno nie było żadnego vloga, pytaliście się kiedy vlogi, więc dzisiaj może coś się będzie działo więcej niż ostatnio się dzieje w moim życiu, więc dzisiaj zapraszam was na vloga. A teraz idziemy na dół, bo moja siostra przyszła i świruje z myciem okien, także zobaczymy. Dzień dobry, bo ja pomyślałam sobie, że dzisiaj mogę nagrać daily vloga w sumie. Już ogarnęłam moją twarz i moje brudne włosy. Pies, niby najlepszy przyjaciel, a stówki nie pożyczy przez R... Jeszcze przez RZ w dodatku, no nie. Pieronisz, babka BMW jedzie. Pieronisz, babka BMW jedzie. Dzień dobry. Kocham cię. Już posmarowałem tobą chleb. Dzisiaj moja siostra przyszła mieć okna, moi drodzy. Ponieważ ja znalazłam sobie, postanowiłam, że po prostu ja muszę mieć od tego ludzi, bo wiecie, przecież nie będę się pocić przy takich rzeczach, to nie? No, ale to jest lipna. Mission complete. Moja siostra ogarnęła wszystkie okna na dole, a moje okna u góry, no, będę musiała poczekać na kogoś, kto mi je umyje. Tak czy siak, bardzo fajnie, że to uczyniłam, bo dzięki temu ja właśnie nie muszę tego robić, a na razie też nie mogę, więc bardzo fajnie, że ktoś mi pomaga. No, a ja teraz, moi drodzy, w sumie nie muszę myśleć o obiedzie, bo obiad mam już naszykowany, więc tak naprawdę to pewnie zaraz jakaś kawka, a potem zobaczymy dalej. Obiadek! Robota zrobiona, to obiad też jest. Czas na herbatę, moi drodzy, English Breakfast Tea, pomimo tego, że to nie jest pora śniadaniowa, tylko obiadowa, bardziej poobiadowa, no to mimo wszystko English Breakfast Tea. No i zalewamy. Moja siostra nie chce herbaty, ona cały czas pije tylko wodę. A ja sobie robię herbatę i w dodatku herbatę z cytryną. Proszę bardzo, siostro. Kinderek dla ciebie. Thank you. Jakkolwiek absurdalnie to, moi drodzy, brzmi, ale muszę użyć tego określenia. Moja siostra zrobiła mi dobrze. Ale nie tak, jak myślicie, albo co niektórzy może myślą, ale po prostu posprzątała mi i powiem wam, że ja od razu... Wtedy mogę odpoczywać, jak mam czysto, jak mam bałagan. Szansy na odpoczynek brak. Teraz pijemy herbatę i moja siostra mi powiedziała, że mnie nagrywa i twarzy z bliska, bo jest gwiazdą. Mamy takie już delikatne akcenciki świąteczne, powiedzmy sobie, takie serduszka z Lidla. Tutaj lampeczki i te lampeczki sobie włączamy, cyk, i już jest elegancko. I tutaj mamy gwiazdę betlejemską.
Oczywiście jak ten kwiatek mi nie uschnie, to będzie cud, muszę go podlać. Ale ogólnie ja mam tak, że wszystkie kwiatki przy mnie umierają, więc... dam wam znać, czy ten też umrze, czy może przeżyje. Moi drodzy, to był mega długi dzień z moją siostrą. Cały dzień spędziłyśmy, jeszcze przed chwilą byliśmy w McDonaldzie napić się czegoś i po prostu zleciał dzień na pogaduchach. Więc jak widzicie, ja po prostu już wyglądam jak koszmar z Krainy Wiązów czy z Ulicy Wiązów, bo padam po prostu na twarz, więc idę się kąpać. Tutaj w tle już takie mini lampki świąteczne się pojawiły, żeby tak troszeczkę było bardziej przytulnie wieczorami. Więc ja spadam się kąpać i uciekam. Dajcie znać, czy taki chaotyczny vlog w sumie, nie wiem, nawet już sama co się na nim działo, będę widziała podczas montażu, ale dajcie znać, czy taki vlog wam się podobał, też dawno mnie nie było, więc dajcie też znać, co u was, jestem ciekawa, więc widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło i życzę mi dużo zdrowia. Pa! Maybe all I need is you. Nothing else makes difference. Maybe all I need is you.